Uwaga, poloneza, czas zacząć. Uważam to za bardzo fajną tradycję, plus można fajnie się integrować między szkołami, spotkać znajomych, którzy poszli na inny kierunek, na inną szkołę. To bardzo fajna integracja, plus jeszcze teraz z tymi opaskami pokazujemy solidarność Ukrainie. Uważam to za bardzo fajną możliwość i sposób. Jest już prawa po studniówce, także myślę, że będzie dobrze. Trudny polonezowy krok? Nie, bardzo prosty i mieliśmy bardzo prosty układ, więc liczę, że dzisiaj też będzie fajnie, gładko pójdzie. Powiedz, jak przygotowania do matury? Wszystko dobrze, lekki stresik jest, ale myślę, że będzie dobrze. Przygotowania idą pełną parą, w szkole też. Jesteś w klasie, o jakim profilu i co cię czeka na maturze? Biologiczno-chemicznym, a czeka mnie rozszerzona chemia i rozszerzona angielska. Powrót do normalności, takiej szkolnej już całego roku szkolnego, to też chyba fajne dla was. Wcześniej to było kompletnie coś innego. Dla mnie dużo lepsza jest nauka stacjonarna niż nauka taka przez komputer, bo człowiek się tak nie potrafi zrobić, jednak większa motywacja, jak jest człowiek w szkole. Myślę, że już około 20 lat temu tańczyłem, jak nie więcej niestety, tu na rynku jako przyszły maturzysta czy maturzysta, może w ten sposób. I tą maturę zdałem, więc potwierdzam, że przynosi to szczęście. Natomiast oczywiście w ostatnich latach te nasze spotkania polonezy się nie odbywały przez pandemię, która trwała, utrudnienia w nauce, więc cieszę się, że widzimy się ponownie. To już jest tradycja w przypadku Opola 20-letnia, a wiadomo, że polonez to jest też takie rozpoczęcie ważnej uroczystości, jednocześnie z tego, co kiedyś mi się udało przeczytać, jest to też takie docenienie inteligencji, docenienie dojrzałości w związku z powyższym. No, ja mam nadzieję, że tutaj ci wszyscy młodzi ludzie poczują tą dojrzałość, tym tanecznym polonezowym krokiem kroczą na salę, na której będą pisać maturę, zdają ją śpiewająco i wrócą do nas. Wracają takie emocje zawsze z historii i wspomnienia swojej matury? Jasne, aczkolwiek ja nie miałam okazji tańczenia poloneza na rynku, tylko na sali studniówkowej, ale to zawsze jest taka jakaś nostalgia, wiadomo. Po pewnym czasie każdy ma te wspomnienia, widząc tych wszystkich młodych ludzi, którzy tańczą. Brakuje mi tylko właśnie tych studniówkowych kreacji. Jak przygotowania do poloneza, powiedz, jak wygląda z tańcem u ciebie? Może taniec ogólny to tak średnio, ale polonez wydaje mi się, że jest okej. Ćwiczyłeś, trenowałeś specjalnie? Jak to jest z tym polonezowym krokiem? Może to jest taki nawyk, ale ostatni raz tańczyłem poloneza na studniówce, więc tak 4 miesiące temu. Wydaje mi się, że może to troszeczkę rozładować stres, który występuje przed maturą. I ciekawe takie, na pewno ciekawe spotkanie, przyjazne, można ludzi poznać. W jakiej jesteś klasie, o jakim profilu i co cię czeka na maturze? Ja jestem w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Mam rozszerzenie z biologii i chemii. A twoja mocna strona na tym profilu, a to gdzie, nad czym trzeba popracować najbardziej? Popracować trzeba oczywiście nad chemią, a wydaje mi się, że mocną stroną jest biologia. Dosyć dużo poświęcam jej czasu. A która cząstka z tej biologii jest tą, którą najbardziej lubisz? Układ krwionośny. Z sercem i w ogóle. Czyli co, wybierasz się na medycynę może? Chciałbym, ale to też zależy od wyników i progów. Przygotowania do poloneza były takie specjalne w twoim wykonaniu dzisiaj? Do tego dzisiejszego nie, ale tańczyłam obydwa polonezy w szkole. Mi się wydaje, że łatwo się tańczy, ale to jest bardziej zorganizowanie grupowe, jakby układ i tego typu sprawy. Ja jestem w klasie matematyczno-wojskowej, ale ja wzięłam matematykę, fizykę i angielski rozszerzony. Skąd ta inklinacja wojskowa? Znaczy, głównie mi chodziło o matematykę, a stwierdziłam, że też dobry profil. Co jest twoją piętą Achillesową, a co mocną stroną? Boję się błędu kardynalnego na polskim, a za resztę się nie boję. Połamania pióra tradycyjnie, ale oczywiście tego, żeby bez problemów, bez stresu też oni i ich rodziny, bo to też do nich trzeba kierować, mieli satysfakcję po odbytej maturze, żeby czuli, że to był ich czas, dobry dla nich czas i przyniósł, otworzył im wrota na cały świat, bo matura to jest podsumowanie pewnego takiego procesu szkolenia, ale też takiego procesu, w którym przestajemy być formalnie zamknięci w domach, w rodzinach, a naprawdę wypływamy na szerokie wody. Życzę tego dzisiejszym maturzystom, ale tego, żeby te szerokie wody odnaleźli w Opolu, bo chciałbym, żeby oczywiście zostali w Opolu.